podstawowe zagadnienia dotyczące uniwersytetu, postanowiliśmy zapytać ekspertów. Czy ktoś z Was wie, co to jest uniwersytet? Uniwersytet to jest taki domek, gdzie uczy się studentów. Uniwersytet to taki budynek, gdzie są różne wydziały. Uniwersytet to jest takie coś, gdzie inni ludzie, którzy chcą się nauczyć jakiejś pracy, się uczą. Uniwersytet to takie coś, gdzie na przykład leczy się zwierzęta. Uniwersytet to taki drugi dom, gdzie się pracuje. To jest takie miejsce, gdzie tam różni ludzie się uczą, bo chcą kimś być. Moja mama pracuje na uniwersytecie. Jest lekarzem weterynarii, uczy studentów o robalach. Czy wiecie, jak wygląda profesor? On ma kwadrat, taki nawiesanie. Jest taka surkę taką białą. Profesor to ktoś, kto rządzi na przykład przedszkolem. Ja widziałam profesora u taty w pracy. I co robił? Otwierał bramę dla pracowników. Czy wiecie, kto to jest rektor? Rektor to taki pan, który uczy wszystkich. Dyrektor to jest ktoś, kto ma bardzo ważne sprawy w różnych pracach. Czy wiecie, kim jest student? To jest taki człowiek, który chodzi na studia. Student to ktoś, który chodzi do instytutu i tam się uczy. Student to taka osoba, która uczy się od jakiejś innej osoby zawodu. Student, gdy skończy studiować, dostaje pracę i pracuje. Chciałbyś być studentem? A dlaczego? Bo jeśli jest się studentem, to można dostać jakąś pracę.